Pytanie brzmi, czy na co dzień w prywatnych jakichkolwiek sprawach, kiedykolwiek wam to jakoś mieliście taki moment, że powiedzieliście sobie, że kurczę, chciałbym tą chwilę prywatności, czy jakby w ogóle do tej pory wiesz jeszcze co, was to nie spotkało? Wiesz bo... co, myślę, że to nie jest jeszcze aż taki poziom popularności, żeby gryzło mnie to osobiście aż tak bardzo. No to ciekawą kwestią jest, że relacja moja na przykład, moja z Olą, gdzie są, jesteśmy we dwójkę osobami publicznymi, to wiadomo, że wszelakie rzeczy, które dzieją się, no że jesteśmy obserwowani i są różne bodźce i to też jest... Różnie, może być różnie odbierane, może być trudne gdzieś w tej relacji, bo na przykład jakieś, jak czytam, że ktoś się właśnie na kimś wybija czy coś, jest dla mnie komiczne, bo we dwójkę wypracowaliśmy sami swoje sukcesy i śmieszne, to nie miało nic wspólnego, że tak powiem, z wybijaniem się, tylko... Nawzajem to tylko po to, kurwa. Dokładnie, no to jest zarażanie się, tak jak właśnie tutaj, takie telefony i takie słowa są mega miłe, że przez to, że gdzieś tam o tym mówimy otwarcie, możemy się zarazić wzajemnie mnie słuchaczy swoją muzyką, ale tak wracając do twojego pytania, bo trochę odleciałem, to nie uważam, żeby na prywatnej stopie aż, żeby mnie to jakoś męczyło, że nie mogę wyjść do sklepu czy coś. Nie? Mierzmy siłę na zamiary, jesteśmy świadomi jakby swojej pozycji. Dokładnie. Nie jest to jakby Kłebo, który nie może wejść do knajpy, ani wejść do jakby właśnie, galerii. No. Zdarza się, że jestem zaczepiony, zdarza się, że są to momenty, w których nie mam czasu, biegnę kurwa, albo jestem, nie wiem, niewyjściowy, czuję się jak gówno i nie chcę sobie zrobić tego po prostu zdjęcia. No to stary, wystarczy powiedzieć, nie? Jakby sorry, czuję się mega źle, stary, możemy zrobić kiedy indziej te zdjęcia, jak się kiedyś spotkamy, albo zapraszam na koncert. I z reguły ci ludzie to rozumieją, po prostu mówią, okej, dobra, reguły, stary, czyli lecz. W takim razie rozumiem, że bywają momenty, kiedy nie. Wiesz co, no kurde, no zdarza się. Przepraszam, że tak ciągnie za język, ale to jest w sumie ciekawe, nie? Tak, no dobra, no to ja zupełnie szczerze mam taki problem z ludźmi najebanymi albo porobionymi na koncertach, nie? Że oni często nie znają granicy i ona często jest przez jakieś używki, kurde, rozmyta, kurde. No. Tak, tak, no to jest jedyny faktycznie moment, że po koncercie. Wow, dograj mi się! Że to za mnie! Miał być wolny tam na gnoj! Możemy się przytulić, no. Tak, fajnie, że gdzieś takie, tak jak powiedział zresztą Opał, że są momenty, w których po prostu ktoś nie zna tej granicy, żeby powiedzieć, dobra, super, cieszę się, mamy, nie wiem, zdjęcie, pogadaliśmy, dość, tylko jest na przykład stanie przy tobie cały czas, gadanie właśnie, to opieranie się, można, ja się tak no. Męczenie ucha tak zwane. Ale po prostu nieszanowanie granic. Nic człowieka. Pewnie, dokładnie. Nawet dokładnie. Jeżeli je stawiasz, to alkohol lubi je przechodzić. Dokładnie. Także kochani, no w takim razie wniosek jest jeden. Jak pijecie, to z umiarem. Szanujmy się nawzajem po prostu. I jak już podchodzicie do artysty, to też musicie zrozumieć, że artysta ma, tak jak wy podchodzicie, to jest tutaj 1000 innych odbiorców albo parę set. Każdy z nich chce też zamienić te parę słów. Więc to nie jest jakby ten czas, żeby tam 15 minut z kimś rozmawiać. Myślę, że legendarny w tym temacie jest filmik z kanału sportowego TD, jak do niego dzwoni Robert. Tak, dokładnie. Tak. Chyba każdy z was go tak, widział, oczywiście. Że Jacek jechał na rowerze i jakby ty kurwa chuju, co oni ten.